Dużo słyszymy dzisiaj i wczoraj, i także w najbliższych dniach będziemy słyszeli w Słowie Bożym o sprawiedliwości Bożej i o sądzie. I kiedy słyszymy właśnie to sformułowanie sprawiedliwy sąd Boży, albo sprawiedliwość Boża, albo sąd Boży, to może nam się trochę włos jeżyć na głowie ze strachu czy z niepokoju, bo jednak sprawiedliwość Boża może nam się kojarzyć z czymś surowym, z czymś właśnie takim bardzo restrykcyjnym. Tymczasem bardzo mnie poruszyło kiedyś słowo, które usłyszałem podczas homilii mojego przyjaciela, który tłumacząc właśnie sprawiedliwość Bożą, mówił, że polega ona na tym, że Bóg przy ocenie ludzkich czynów bierze pod uwagę wszystkie uwarunkowania, całą historię człowieka, jego wewnętrzny świat, jego zranienia, jego możliwości, jego predyspozycje, wszystko po prostu bierze pod uwagę. I w tym sensie sąd sprawiedliwy oznacza nie sąd jakoś szczególnie surowy czy restrykcyjny, ale sąd właśnie pełen miłości, sąd według prawdy, sąd, który może się kojarzyć bardziej z miłosierdziem niż z jakąś surową, restrykcyjną sprawiedliwością. Dlatego, kiedy słyszymy dzisiaj i w tych dniach to sformułowanie sprawiedliwość Boża, nie musi ono nas napełniać w żaden sposób lękiem, nie musi nas napełniać jakimś strachem, nie musi nas spinać, ale możemy być wdzięczni właśnie, że to Pan Bóg będzie nas sądził. Bo nasze ludzkie sądy, one są właśnie bardzo często surowe, bezlitosne. Są sądami z pozorów, powierzchownymi, według części prawdy, którą znamy. A Bóg zna całą prawdę o człowieku od początku do końca.